No cześć! O, akurat Pikachu Candy. No cześć, to znowu ja, Matigor007. Właśnie wyruszyłem w podróż z moim tatusiem. Praktycznie do lekarza, jak to ja, znacie mnie. Ale postanowiłem sobie połapać Pokemony, nakręcić wam odcinek, a więc jest. Mamy tu Pokestopy. Przejeżdżaliśmy przed chwilą obok pewnego parku. Ja go uwielbiam, jeśli chodzi o Pokemony, bo cały czas się respiły tam Zubaty i mogłem zrobić Golbata. A ostatnio zrespił mi się tu Doduo. A wiecie, Doduo jest mega rzadki. Kogo my tu mamy? Ale dobra, i tak jadę samochodem. Vaporeon 2. A dobra, w życiu bym nie pokonał. No dobra, to mamy. Słuchajcie, my w poprzednich odcinkach łapaliśmy tego Gengara, ja wam go pokażę. Poczekajcie, ostatnie. O, łapaliśmy takiego Gengara. Okazało się, że moja ciocia ma takie dwa. Myślałem, że wreszcie ją przezwyciężę. Zaczęła grać później ode mnie. Mam niższy level ode mnie, a już ma dwa Gengary i inne superboxy. A więc dajcie spokój. To jest chore jakieś. O Boże. Co najgorsze, już niedaleko do ewolucji Grimera. Ale jeszcze nie ma Snorlaxa. Ani Dragonite'a. No Dratini ma. Dragonira też. Tak samo jak ja, ale nie pozwolę, żeby... Ale jednak ona ma... Dwa Gengary, jeden 600 CP, drugi równo 1000, a ja mam jednego 1200, a więc na razie ją przezwyciężam. No, ja to już mam zapas tych Cubonów. Teraz Monika, już moja ciocia, nie będzie mogła nic powiedzieć, ponieważ też sobie zrobiłem Persiana. A więc, szykuj się. Tu jest Grzyś Marowak! Jachrzanie, posłuchajcie, Marowak. Ja nie mogę. Mam miejsce, mam. No i zniknął Marowak. Ale są fajne poksy, są. Mamy tutaj Snowpoke'a, Goldina, Drowsy, Kakunę, Huntera, no i teraz już nic. Napisz jej slow w bronie, Marowaka nie, ale tego pierwszego mam. Pierwszego mam, dwa ostatnie nie. Posłuchajcie, moja ciocia chce mi tylko uprzykrzyć życie, wysyła mi SMS-y, jakie to ona ma niesamowite boksy. A więc ja mam przerąbane, to mogę wam powiedzieć. Pewno Jimmy też podbija, jak nie wiem co. Podbija Jimmy? Nie wiem. Patrz, takie areny. No kurde, cały czas mam takie boksy fajne na radarze, a mi znikają. Możesz do mnie zadzwonić. Nie teraz, tatusz. One fajne grafiki. To chyba jest pokaz, to wy wiecie? Nie, to nie to. Może to. Cubon, super! Tata, patrz, Cubona łapiemy. No tata, mówię. No, no dobra, powróciliśmy. Gadałem z ciocią, znowu mnie chciała wkurzyć. Złapiemy sobie tego Cubona. Mam nadzieję, że za pierwszym razem się złapię. Przypominam wam, że trwa event halloweenowy, a więc każdy... Pies mi przeszkadza. Przypominam wam, że jest teraz event halloweenowy, a więc polecam wam teraz łapać Pokemony, ponieważ za złapanego Pokemona dostaje się 6 candy, a za transfer 2. Kurde, ale uparty Cubon. Taki mały i słodki, a uparty. No dobra, po raz pierwszy, po raz drugi. No ja nie mogę to zrobić. Okej, mamy. Cubona mamy, 6 candy, widzieliście. Teraz ja go transferuję i dostanę 2. Uhu, 2 candy. Ej, tata, możesz teraz napisać Monice, że już mam... Że już mam Marowaka, bo już mnie stać na jego ewolucję. Zadzwonię. Za 3 sekundy nie będę do niej dzwonić. Gengar w pobliżu! To Gengar w pobliżu! Gengar w pobliżu!
Mont, to teraz jak złapię drugiego, to znowu mi się nie będzie mogła sprzeciwić. Tym bardziej, że jak będę miał tysiąc ileś. O, i znowu Marowak. Ja nie mogę. No i już nie ma Marowaka. Jakie te boksy mnie pulają? Skręć ostro w lewo. Może mi się jakiś Snorlax wreszcie zrespi. Albo Dragonite. Tu pewnie przy tej kamieni też. Tak, na pewno. Chociaż chyba ten kamień to pokazał. Tak. No wcześniej. O kurde, poksy mi się zlagowały. Słuchajcie, poksy mi się zlagowały, a więc ja na chwilę z nich wyjdę i włączę ponownie. No cześć, powróciliśmy. Mamy na radarze Huntera, Gastly'ego i Cubona. No drogi mnie nie obchodzi. A więc jak się coś zrespi, dam wam znać. Złośliwa, wkurzająca, uzięła się na każdego. Dobra, ja już nagrywam. A więc tak, odpaliliśmy, bo mamy Huntera i Drozi na radarze. Ten Pikachu to mi daje teraz candy co 250 metrów, bo wiecie, event też zmniejsza ilość przejścia. Na przykład teraz opłaca się wam brać takie mocne boksy, ale ja jednak wolę mieć Pikachu, żebym mógł zrobić wreszcie Raichu. Skręć w prawo. A więc wolę z nim chodzić, bo teraz tylko 250 metrów. Ale to dla mnie żaden problem. Gastly Rattata miał Cubone Drowsy. Jak ja dawno Rattaty nie łapałam. Teraz już jeżdżę w takie super miejsca, że Rattat nie łapię w ogóle. No tutaj powiem ci, że to obwodka wschodniego na pewno może być dużo od Pokemonów. Wiesz, gdzie jest najwięcej? Pod Pałacem Kultury. Tamta katedra. Bo ja patrzę na takie monumentalne miejsca. A to nie odchodzi. O Rattata, Boże, mówimy tu o Rattatach, że dawno nie łapałam respi mi się, ale ja dziękuję za niego. Ogólnie dawno mi się nie zrespił, ale ja dziękuję za Rattata. Za 300 metrów miejsce docelowe będzie po lewej stronie. Ja słyszałam, że już jesteśmy blisko miejsca docelowego, a więc chyba na tym zakończymy nasz odcinek. A więc jeszcze coś się może zrespi. Miałby się przydał. Chociaż już mam Persianas. A ja wam pokażę jeszcze, jak wygląda oficjalnie moja sprawa z Pokédexem. Widziałam Bulbazaura, Charmander jest, Charizarda widziałam, Squirtle, Wartortle. Miejsce docelowe jest po lewej stronie. No a więc Blastoise. O, coś się zrespiło. O, Gastly. No chodź tu. Co się drzwi? No. Dobra, słuchajcie, już mnie chyba nie będę kręcił. No. No ja nie mogę. No. No, mogłem, trafiłem w niego, ale w jego chmurę dymu. No nie mogę. Dobra, mamy tego Gastly'ego. Ale tak czy inaczej go transferujemy. O, miał jeszcze, dobra. Wiecie co, chyba jeszcze nie na tym zakończymy, bo miał fajne. Fajnie jest. Nie, bo łapie miała. No nie, miały są fajne.
Dobra, no i na tym zakończymy nasz odcinek. Trzymajcie się, cześć.